Cześć kochani, dzisiaj będę do was mówić taka piękna. Ja nie jestem jakaś bardzo wrażliwa na punkcie swojego wyglądu, ale uwierzcie mi, że oszpecanie się i świadomość, że się wygląda strasznie, w sensie brzydko, nie jest łatwa dla nikogo. Ale do rzeczy. Inspiracją do powstania dzisiejszego looku była postać Hounda, czyli Ogara z Gry o Tron. Ale jak sami widzicie, nie odtworzyłam dokładnie tej postaci, tylko chciałam bardziej pokazać, jak stworzyć jego blizny i taki, powiedzmy, ogólny charakter. Mamy charakterystyczne dla niego jakieś tutaj bruzdy, zmarchy, cienie i popękane usta, ale nie zdecydowałam się na odtworzenie 1:1 postaci Hounda. Dlaczego? Spieszę z wyjaśnieniami i mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe, szczególnie osoby, które o Hounda prosiły, że nie stworzyłam tej postaci dokładnie, nie odwzorowałam jej i od razu mówię, że mogę się tutaj mylić. Ale ja nie lubię tworzyć czegoś czy postaci, która z góry jakby jest skazana na śmieszność czy niepowodzenie. A tak czułam, że byłoby w tym przypadku, jeżeli namalowałabym całą zbroję na swoim ciele, tak jak to mam w zwyczaju i najczęściej robię i sprawia mi to największą przyjemność i w tym się specjalizuję, żeby właśnie namalować to na swoim ciele, a nie kupować czy załatwiać zbroję na przykład. I namalowałabym lub nawet dokleiła sobie brodę na ten mój miniaturowy podbródek, a mam już pewne doświadczenie, że po prostu nie byłabym zadowolona z efektu. Ta postać jest ogromnym, barczystym facetem z konkretną, masywną żuchwą. No i po prostu wyglądałoby to śmiesznie w moim wykonaniu i na mnie. Ale ponieważ nowy sezon Gry o Tron już tuż, a postać Hounda jest jedną z najciekawszych tam postaci, pomyślałam, że jeśli ktoś będzie chciał odtworzyć taką postać na sobie i czuje, że wyszłoby mu to dobrze i ma ku temu warunki, to może mu się przydać wiedza, jak właśnie upodobnić się do niego. A jego blizna jest przecież najbardziej charakterystyczną cechą. Mam szczerą nadzieję, że mogę liczyć na wasze zrozumienie i że mimo wszystko spodoba wam się ten filmik. Pokażę się wam z tej ładniejszej strony teraz. A jeśli interesuje was więcej postaci z Gry o Tron, to na początek koniecznie spójrzcie na White Walkera, którego robiłam w projekcie Halloween. Więcej postaci na pewno również się pojawi. I jeszcze bardzo ważna rzecz, koniecznie spójrzcie na konkurs, który mam dla wszystkich moich widzów. W ostatnim wideo wszystko dokładnie opisuję i opowiadam. Koniecznie zerknijcie, link macie w opisie. No i tyle. Jeśli jesteście ciekawi, jak stworzyć taką bliznę po poparzeniu, którą możecie wykorzystać m.in. do stworzenia postaci Hounda, czyli Ogara, to oglądajcie dalej. Wszystko pokazuję i opowiadam. Uff, tak trochę lepiej. Naprawdę nie mogę na siebie patrzeć w tamtej styluwie. Jeszcze nie zaczęłam malować, a już mam uwalone łapy. No cóż, tak już mam. Zaczynam od zakrycia klejem jednej brwi, tej, która będzie cała pokryta blizną. A tak w ogóle to szykuję dla was całą serię o właśnie takich podstawach charakteryzacji. Tam na pewno rozwinę temat zakrywania brwi. A teraz biorę Mastix i taki grubszy lateksowy paseczek i przygotuję opadającą powiekę. Co prawda natura obdarzyła mnie już takimi właśnie opadającymi powiekami, ale muszę jeszcze wzmocnić ten efekt. Włosy przygotowuję pod lateksową wstawkę, która przykryje mi włosy w tym miejscu i pozwoli wykonać w tym właśnie łysym miejscu bliznę. Wazeliną pokrywam te obszary, w których jest ryzyko, że klej mógłby mi wytargać włosy. Przyklejam, żeby określić, gdzie muszę nałożyć klej i upewnić się, że kształt jest dobry. Przy okazji opowiadam już, że wstawka zrobiona jest z lateksu i chusteczek, właściwie jest to warstwa lateksu, na to chusteczki higieniczne i jeszcze jedna warstwa lateksu. To wszystko zastygło i stworzyło właśnie taką wstawkę. Na koniec jeszcze wycięłam miejsce na ucho i przypięłam wszystko do włosów wsuwkami.
Zanim przejdę jeszcze do blizny, nadam trochę charakteru drugiej połowie twarzy. Zaczynam od namalowania krzaczastych i takich trochę smutnych, trochę złych brwi. Wykorzystuję do tego cień do brwi z Melchiora. Zdecydowałam się jeszcze podkleić ucho, żeby mniej odstawało, chociaż ja i tak nie mam odstających uszu, ale stwierdziłam, że efekt tak będzie lepszy. I teraz klucz programu, czyli masa żelatynowa, z której zrobiłam bliznę. Już Wam pokazuję, jak ją zrobiłam. Oczywiście potrzebna jest żelatyna, gliceryna, którą dostaniecie w aptece i odrobina dosłownie dowolnego podkładu, najlepiej lekko rzadkiego, wtedy się będzie lepiej mieszał. Aha, no i jeszcze woda, zwykła w pokojowej temperaturze. I sprawa jest prosta, wszystkiego oprócz podkładu odmierzamy 4 łyżki. Taka ilość właściwie w zupełności mi wystarczyła do tej blizny i jeszcze odrobineczka została. Jak widzicie, mój mały pomocnik przyszedł i robił swoją własną dokumentację. Na koniec dosłownie kilka kropel podkładu, wszystko mieszam i wkładam do mikrofalówki. Ja na swojej moc ustawiam na 600, a jeśli chodzi o czas, to wyszło mniej więcej tak 1,5 minuty, ale co 15-20 sekund wyciągam i mieszam aż do całkowitego rozpuszczenia. Nie może się natomiast zagotować i spienić. Temperaturę sprawdźcie koniecznie gdzieś na ręce, zanim przyłożycie do twarzy, bo żelatyna naprawdę mocno się rozgrzewa i możecie się ostro poparzyć, uważajcie. I przechodzimy do robienia blizny. Na początek łyżeczką nakładamy duże warstwy, żeby po prostu pokryć ten obszar skóry. Przy okazji już staramy się tworzyć coś w rodzaju właśnie zabliźnionej rany, takiej jakby stopionej skóry. A detale, wiecie, wszystkie te zagłębienia najlepiej robić czymś bardziej precyzyjnym, na przykład metalową szpatułką. Ja oczywiście pokazuję Wam taki najprostszy, domowy właściwie sposób na stworzenie takiej blizny, ale jest to moim zdaniem najlepszy domowy sposób, bardziej profesjonalnym i na pewno też droższym rozwiązaniem, ale za to trwalszym i odpornym chociażby na temperaturę jest silikon dwuskładnikowy, z którym właściwie dosyć podobnie się tak naprawdę pracuje jak z żelatyną. Jak widzicie, proces powtarzam na całej łysince, wchodzę też na ucho, potem się zorientuję, że ucho mogłoby być nieco bardziej zakryte także od dołu i będę to poprawiać. Zanim zacznę nadawać wszystkiemu odpowiedniego koloru, przypudruję to, żeby mniej się błyszczało i żeby wszystkie kosmetyki dobrze się trzymały. Sięgam po kółeczko do sińców z Kryolana i wybieram z niego najciemniejszy bordowy kolor. Tymże kolorem podkreślam najgłębsze miejsca. Będzie on trochę spod spodu przebijał, ale i tak będzie dość mocno przykryty, bo nie chcę, żeby to była taka świeża rana i jest już dosyć zabliźniona w końcu. Kolejne kółeczko to kółeczko kamuflaży z Meyrona. Wybieram z niego 2 najciemniejsze kolory. I tu już właściwie całość pokrywam taką poszarpaną gąbeczką. Wyjeżdżam też trochę poza ranę, widzicie, na czoło, żeby przejście było takie łagodniejsze. Tutaj zdecydowałam, że podgrzeję jeszcze trochę żelatyny i zakamufluję nieco jeszcze ucho. I dalej buduję kolor. Tym razem wzięłam już podkład w kolorze mojej skóry. I tutaj najlepiej się sprawdziło nakładanie bardzo miękkim pędzlem, takim jak do pudru. Wszystko inne było za sztywne i nakładało tego podkładu za dużo. A my musimy delikatnie budować ten kolor, żeby nie przesadzić. I kiedy efekt w miarę mi już odpowiada, przechodzę do nadawania dalszej części twarzy charakteru. Nadal używam kółeczka do sińców i dzięki niemu tworzę właśnie sińce pod oczami, efekt takiego złamanego nosa. Podkreślam też bruzdy przy nosie właśnie i tym samym bordowym kolorem, którego używałam przy bliznach, tworzę spękania i otarcia przy ustach. Zmarszczki i cienie podkreślam jeszcze cieniem do powiek w kolorze chłodnego brązu.
Na tę poszarpaną gąbeczkę nakładam jeszcze trochę ciemnego kamuflażu i dodaję skórze jeszcze różnych niedoskonałości. Ostatni etap to włosy, z którymi walczyłam okrutnie, aż w końcu coś mi się udało z nich stworzyć, to za dużo powiedziane. Oczywiście w ruch poszedł żel i dużo wody ze spryskiwacza. I tak wygląda efekt końcowy. Oczywiście nie jest to jedna z najpiękniejszych moich prac, ale i w takie szkaractwa fajnie jest się czasem pobawić. I Was również do tego zachęcam. No i oczywiście zapraszam na kolejny film. Obiecuję, że będzie ładniej. To do zobaczenia i buźka!